Na kortach firmy Elbud odbyła się kolejna edycja turnieju tenisa ziemnego. Wzięło w nim udział 44 graczy, m.in. z Łukowa, Siedlec, Lublina, Warszawy, Łęcznej, Radomia, Olsztyna i Dęblina. Zawody rozgrywano w trzech kategoriach: plus 40 lat, plus 50 lat oraz Open. W finale kategorii plus 50 Tomasz Wawrzyniak pokonał Artura Gałacha 7-5, 6-3. Kategorię plus 40 wygrał Dariusz Kardaś, w finale pokonując Eugeniusza Tomaszuka 6-1, 6-2. W
finałowym meczu kategorii Open Mariusz Marzec pokonał Dariusza Kusio 7-6, 4-6, 11-9.